Elo Velo rowerzyści i kolarze, to co dzisiaj Wam pokażę to trasy na Kujawach, a tym razem obszar Pojezierza Brodnickiego. Jak sama nazwa wskazuje, zaczynamy dzisiaj w Brodnicy. Trzy trasy będą prowadziły właśnie mniej więcej tutaj z centrum tego miasta, ale też będzie Golub Dobrzyń, jak i Górzno, czyli tak jak sama nazwa wskazuje, Pojezierze, czyli będzie bardzo, bardzo dużo jezior, a jednocześnie, jeżeli ktoś uważa, że Kujawy są dosyć płaskie, to uwierzcie mi, że ten region odczaruje właśnie takie spostrzeżenie, bo tutaj akurat górek jest dosyć sporo i w niektórych miejscach można się poczuć, jakby się było gdzieś daleko na południu Polski. Całość jest przy współpracy z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie teraz pokrótce oprowadzę Was po okolicznych trasach i zabiorę Was na żywo w tą najdłuższą. Trasa 10 Lasami w Górznie, łatwa, choć pagórkowata. Trasa rozpoczyna się w centrum Górzna, niedaleko kościoła podwyższenia Krzyża Świętego i prowadzi asfaltową drogą w dół, aż do samej plaży, przy której znajduje się dworek Wapionka. Następnie trasa prowadzi po znakomitej jakości szutrach. Teren jest pagórkowaty przez niemal cały czas, a najwyższe wzniesienie sięga ponad 60 metrów. Mimo krótkiego dystansu, rodzinna przejażdżka może przerodzić się w ekscytującą wyprawę, niezwykłe rejony przyrody. Warto zaopatrzyć się w odpowiednią ilość jedzenia i picia na całą trasę, ponieważ w trakcie podróży nie spotkamy żadnego sklepu. Podczas przejazdu dotrzemy do wioski Czarny Bryns, gdzie skręcamy w lewo. W trakcie powrotu możemy zatrzymać się w leśnym parkingu oraz przejechać obok rezerwatu przyrody Jar Brynicy. Na zakończenie naszej przygody będziemy mieli okazję podziwiać widoki przypominające te znane z regionu Pogórza. Wreszcie podczas końcowego etapu naszej trasy czeka nas stromy asfaltowy podjazd do miasta. Dystans 19 km, przewyższenie 250 m, czas jazdy godzina 2. Preferowany rower trekking MTB. Trasa 11 nad jezioro Szczuckie. Trasa łatwa na spokojną przejażdżkę. Rozpoczynamy trasę w centrum miasta tuż przy rzece Drwęca. Na początek kierujemy się główną asfaltową drogą w stronę miejscowości Cielęta. Jeżeli podróżujemy z rodziną, na początku możemy korzystać z chodników biegnących wzdłuż drogi, które w pewnym momencie przechodzą wydzieloną ścieżkę rowerową. Po skręceniu w prawo trafiamy na małą oczyszczoną drogę, która oferuje przepiękne widoki nad jeziora i wiatraki. Przy jeziorze Szczuckim znajduje się specjalne wyznaczone miejsce parkingowe, gdzie możemy zrobić przerwę. Podczas powrotu wracamy drogą w kierunku centrum Brodnicy, gdzie znajdziemy liczne ścieżki rowerowe. Dystans 15 km, przewyższenie 100 m, czas jazdy godzina półtorej. Trasa 12, Doliną Drwęcy, trasa umiarkowana o zróżnicowanym terenie. Trasę rozpoczynamy od podnóża zamku w Golubie Dobrzyniu, skąd kierujemy się na południe ścieżką rowerową. Następnie wjeżdżamy do lasu, a nasza trasa cały czas prowadzi obok rzeki Drwęcy. Widoki są bardzo przyjemne, a w trakcie podróży napotkamy m.in. drewniany młyn i chatę w Dulniku. Na chwilę wyjeżdżamy na drogę asfaltową w miejscowości Ciechocin, po czym kontynuujemy jazdę leśnymi ścieżkami aż do miejsca, gdzie przekraczamy rzekę Drwęcę. Powrotna droga jest bardzo podobna aż do miejscowości Elgiszewo, a na tym odcinku znajdziemy idealne miejsce, aby na chwilę odpocząć. Do miejsca startu wracamy drogami asfaltowymi, mijając jezioro Okonin. Dystans 39 km, przewyższenie 250 m, czas jazdy 2-3 godziny. Preferowany rower MTB bądź gravel. Trasa 13 nad jezioro Wądzyńskie, trasa umiarkowana. Trasa rozpoczyna się w samym sercu miasta, a pierwsze kilometry prowadzą nas przez ruchliwą drogę krajową. Na szczęście, w miarę jak oddalamy się od miejsca zgiełku, natrafiamy na coraz mniej uczęszczane trakty, gdzie doskonała jakość asfaltu idzie w parze z malowniczymi widokami na okolice jeziora Wądzyńskiego. W miarę zbliżania się do najbardziej oddalonego punktu trasy, nawierzchnia staje się mniej utwardzona. Na obrzeżach spotykamy opuszczoną fabrykę, po czym kontynuujemy jazdę średnio uczęszczaną drogą. Przejeżdżając przez przejazd kolejowy, teren staje się bardziej zróżnicowany, a trasa w końcu prowadzi nas z powrotem w kierunku centrum miasta. Dystans 34 km, przewyższenie 180 m, czas jazdy od 1,5 do 2,5 godziny. Preferowany rower crossowy bądź gravel. Najdłuższa trasa to ponad 60 km, która rozpoczyna się niedaleko zamku w Brodnicy. Musimy wyjechać z miasta i zobaczymy, co nas tam będzie czekać. Mija około kilometr, gdzie wyjeżdżamy z centrum miasta i wjeżdżamy w mało uczęszczaną drogę, gdzie zaraz będzie czekała nas niespodzianka. Już na sam
na samym początku. A tą niespodzianką jest plaża w Brodnicy. Troszkę inna niż wszystkie. Nie wiem jak wy, ale ja w Polsce nigdzie indziej takiej plaży rozbudowanej nie widziałem. Zaraz za plażą wjeżdżamy sobie na takie ubite szuterki, gdzie droga teraz na pewno będzie bardzo, bardzo urozmaicona. Piękny asfalt. A przy okazji piękne widoki. Uwielbiam to. Niestety na tej drodze nie natrafimy na same szuterki premium, jak to było na innych trasach. Będą momenty, gdzie trzeba trochę będzie albo przejść, albo pognieść w korby. Garmin płata figle. Jadę pod góreczkę, może nie za dużym tempem, ale Garmin pokazuje, że stoję. Uwielbiam takie momenty. O, jednak załapał. Super. Niezależnie czy asfalt, czy jakieś szczuterki, czy piaski, to cały czas w lesie. Tego wiem nie czuć, ale jadąc w lesie jest taki piękny, przemiły zapach. Nic tylko się delektować. No nie mogłem się powstrzymać, aby nie zatrzymać się w tym miejscu. Ale piękne jeziorko. Najlepsze jest to, że co chwilę bym się tak zatrzymywał. A jakby tak wsiąść tą łódeczkę, ciekawe czy ktoś by zauważył. Nie no, jest bajeczka. Obłęd. Do Brodnicy mam 90 km jakieś od Włocławka i ja się dziwię, dlaczego ja tu jeszcze nie byłem tak pozwiedzać. Kiedyś byłem na wyścigu MTB, ale to nie było to samo. Tu jest przepięknie. Nie no, znowu muszę stanąć, bo zobaczcie jaka to jest miejscóweczka. Taki ładny spad, taka skarpa i tam w oddali jeziorko. Nie no, bajka. Jakieś przewalone drzewa. Moment, w którym można się zatrzymać. Tereny jak z obrazka. Dojazd do ścieżki przyrodniczej Grabiny Łąkosz. No to zobaczymy, gdzie dojedziemy. Ok, mając już ponad 20 km, wyjeżdżamy z tego uroczego miejsca i akurat jest jakiś podjazd. Tutaj może nie jest aż tak bardzo górzyście jak między Górznem a Lidzbarkiem, ale też jest parę górek, przy których idzie się zmęczyć. We'll be right back.
Nieutwardzona droga tutaj była, ale jest tu bardzo ładnie. Bardzo. Niestety mam złą informację, ale druga część trasy póki co jest pozbawiona jezior, ale cały czas teren jest zalesiony, niezależnie czy jest to ścieżka jakaś boczna, czy są to asfalty. Dobra, pierwsza część trasy jest bardzo urozmaicona, jest dużo terenów ładnych, utwardzonych, ale też jest dużo terenów piaszczystych o nierównej nawierzchni, gdzie gravelem spokojnie można tutaj przejechać, czy bądź nawet trekkingiem, ale myślę, że ci, co wybiorą rower górski, będą bardziej zadowoleni. Patent, gdy nie chcesz drona zostawić na środku ulicy, żeby go samochód nie rozjechał. W odcinku asfaltowym natrafiamy znowu nad jeziorko i już na boczną drogę, akurat z kocimi łbami, gdzie można sobie tutaj delikatnie przejechać bokiem. Jak coś, ta droga asfaltowa nie była za bardzo ruchliwa, ale teraz już po tych kocich łbach mamy shooterek premium i powoli zmierzamy ku końcowi. Niestety, trochę niestety, ale tak po tym, co dzisiaj przejechałem, mogę powiedzieć, że Brodnica i okolice to są takie małe Mazury. O. Dużo okrętych, pięknych dróg, dużo lasów. Jeszcze trochę asfaltów na koniec i... Jakby ktoś narzekał, że bunkrów nie ma, to bunkry są. I zaraz za bunkrem skręt z powrotem na boczne drogi. Myślałem, że jestem na pustyni, ale patrząc po nawierzchni, mniej więcej tak jest. Na pograniczu miejscowości Tama Brodzka czeka nas Tama Brodzka. Ajajajaj. Kurde. Więcej przerw na zdjęcia niż jeżdżenia, powiem wam szczerze. Druga połowa tej trasy to już tereny bardziej utwardzone, nie licząc tego odcinka specjalnego przy jeziorze Bachotek, ale jak już wyjeżdżemy z niego, to już do samego końca czekają nas perfekcyjne drogi.